No dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, ja muszę zacząć nagrywać, bo trochę muszę uspokoić siebie przede wszystkim. Dużo rzeczy dzisiaj mam do zrobienia, do pamiętania i mam wrażenie, że zaczynam się denerwować. Co prawda mam jeszcze cały dzień na ogarnięcie i w ogóle, wiecie, bez pośpiechu, natomiast tych rzeczy jest po prostu bardzo dużo. I ja zauważyłam, że ja już od rana zaczynam działać chaotycznie, więc pomyślałam, o nie, nie, nie. Przystopuj trochę, jakby przestań. Więc dlatego stwierdziłam, że zacznę nagrywać, trochę sobie pogadamy. Ja się trochę wygadam, więc będzie trochę lepiej. Trochę mam dziwny głos, nie? Nie wiem. Rozgadam się, może to będzie lepiej. Ale chciałam sobie dzisiaj przetestować najlepiej z wami tę kredkę z Sephory. No, ale nie mogę jej otworzyć. Fajnie, że są te zabezpieczenia. Tylko, że na tak małej kredce wolałabym sobie nie połamać paznokci. W ogóle zrobiłam sobie paznokcie znowu. I znowu jest to kolor neonowy, ale nie taki jak tamten, bo tamten już mi się skończył, więc ten jest taki bardziej pomarańczowy. Będzie podlinkowany na dole, tak jak zawsze właśnie, bo ja nie pamiętam. Miałam dwa podobne, więc nie pamiętam, który to jest. Mam tutaj kredeczkę z Sephory właśnie. Kolor 04. O! Taka, widzę, że ona jest waterproof. 04 Midnight Brown. I to jest ten sam kolor, który ja mam tego, wiecie, produktu takiego do wypełniania. No ale jestem jej ciekawa, ile my tego tutaj mamy, jak bardzo to wydajne, czy to jest takie bardziej twardawe jak Vibo, czyli wydajne mega, czy takie, wiecie, jak Eveline, że kilka razy użyjemy i... O nie, twardawe. Teraz to coś widzę chociaż. No i co my tu mamy? Powiem wam, że fajny kolor. Okej, kredka jest, tak jak mówię, taka twardawa i określiłabym jej wykończenie na suche. Nie na takie, wiecie, kremowe, mokre, woskowe, tylko suche. Ale ładny kolorek, taki bardzo naturalny, wydaje mi się. Ja teraz poszłam w takie troszkę ciemniejsze brwi, żeby może do włosów bardziej je dopasować. I wydaje mi się, że ten kolor właśnie jest fajny. Nie wpada w ciepłe tony. Łatwo się maluje z tą Vibo. To była kredka Featherbrow. Ja do niej porównuję, po prostu miałam ją jakiś czas temu. I ona była szalenie wydajna. Ale była właśnie też taka twarda, natomiast no bardzo wydajna. I właśnie też mi się wydaje, że podobna, tylko to mi się dużo łatwiej koloruje tutaj skórę między brwiami. No i ten kolor też jest taki fajny, chłodnawy, nie jest taki ciepły. Więc powiem wam, że fajna. Chciałam się właśnie przekonać, żeby wiedzieć, co ja tutaj mam, co ja mogę używać. Bo powoli kończy mi się już, wiecie, ten z Anastazja żel, więc chcę wiedzieć. No bardzo ładnie, tylko że do tego produktu muszę użyć sobie, wiecie, jakiś utrwalacz, nie? Więc wrócę znowu do tego z My Secret Wow Brow i będę musiała tym troszkę jeszcze utrwalić. Wolałabym oczywiście jeden produkt, nie? Który robi wszystko. No ale taki też mam. Dobra, widzę, że nawet się nie powycierało, nawet jeżeli nałożyłam trochę dużo tego żelu. No i super. Dobra, więc cały makijaż gotowy, bo ja już zrobiłam wszystko wcześniej. W ogóle nałożyłam sobie też ten bronzer, bo mówię, a przypomnę sobie, jak on teraz wygląda. No i powiem wam, że on jest ciemny. Trzeba troszkę na niego uważać. Jednak on się przepięknie blenduje, przepięknie się rozciera, nie robi plam, no tylko jednak to jest taki ciemniejszy trochę kolor, więc na żywo to ja widzę, że ładnie. W aparacie, jak zwykle, wiecie, jest kontrast, jest tutaj z jednej strony światło, z drugiej nie. Więc to może być różnie, natomiast... No on taki też niewidoczny do końca to nie jest. Niby kolor 02 Natural Bronze, ale to jest taki, mam wrażenie, już mocny kolor. Także makijaż skończony. Zaraz wam też pokażę, słuchajcie, włosy, bo sobie znowu nałożyłam ten toner, ten z Sayosa i powiem wam, że dzisiaj mam wrażenie, że wygląda bardzo fajnie. Odczekałam, wiecie, zmyłam już jakby tamte poprzednie. To, co w ogóle, wiecie, co widzę taką różnicę, że jak na przykład fryzjer nakłada mi toner na włosy, no bo zawsze gdzieś tam jednak tonujemy je jakoś, to mam wrażenie, że nigdy potem, jak ja myję,
to ten toner mi się nie wypukuje. Nie widzę, żeby ta woda była kolorowa, wiecie, nawet po pierwszym myciu u fryzjera. Nigdy tak nie miałam. Natomiast jak używam tego, to codziennie, praktycznie codziennie widzę, że jednak on się wymywa z tych włosów, więc ta woda po prostu jest trochę taka żółtawa. Czy na przykład jak pieni się szampon, to też widać właśnie, że no, zmywa się z każdym umyciem. Ale teraz mam wrażenie, że właśnie bardzo ładnie to wszystko przyjęło, więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Co tu jeszcze? Potem sobie pogadamy właśnie o tym, dlaczego tak troszkę się stresuję i ile mam zajęć i co muszę zrobić. I jeszcze w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że czytam chłopów, to znaczy słucham ich od kilku dni tak bardzo intensywnie i zaczęło mi się robić bardzo smutno, jak słucham tej książki, powiem Wam. To jest bardzo dobra książka i uważam, że naprawdę, jeżeli nie czytaliście, to bardzo warto. Pięknie napisana, pięknie pokazany jest obraz wsi, mam wrażenie, tak bardzo głęboko, tak z detalami, z tym, jak działa tam społeczeństwo, jakie tam są, wiecie, normy zachowań, oczekiwania, jakieś dziwne zależności między ludźmi. Jest naprawdę bardzo dobra ta książka. Wiecie, ja ją czytam, żeby się przekonać, czy film i czy ta teoria, że Jagna była kobietą bardziej lekkich obyczajów, jest prawdziwa. I powiem Wam, że tutaj już właśnie mam cały czas takie wrażenie, że to ludzie o niej gadają. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że może Wy wiecie, może ktoś tutaj ma wiedzę i bardzo analizował dogłębnie tę książkę, bo nie chodzi mi o to, co tam, wiecie, w szkole się omawiało na przykład, bo myślę, że to też może być troszkę przekłamane. No właśnie. Czy to jest kwestia moja, że ja potrzebuję po prostu bardzo jasnego przekazu i bardzo konkretnej sytuacji, która tak jest jednoznaczna i która w jednoznaczny sposób mówi, że sypiała ze wszystkimi i w ogóle to wszystko, co mówili ludzie, było prawdą. Dlatego, że ja do tej pory, powiem Wam, w książce tego nie znalazłam. Są tam pewne sugestie, natomiast one nie mówią wprost, że coś się stało, tylko że na przykład wychodziła z domu i na przykład wracała dopiero wieczorem. Albo że ludzie gadają, że się z kimś tam skumała. I jakby dla mnie nadal to nie jest bardzo jednoznaczny i oczywisty dowód na to, że faktycznie coś robiła, że faktycznie coś się działo, bo dla mnie nadal gdzieś ci ludzie po prostu ją obgadywali, zazdrościli i stąd wychodziły po prostu jakieś plotki, które nie miały potwierdzenia po prostu w stanie faktycznym. Więc jakby ja cały czas jestem raczej po tej stronie, że ja tam nie dopatrzyłam się jeszcze żadnych takich dowodów, ale mówię, może to jest kwestia tego, że ja potrzebuję i oczekuję bardzo jasnego komunikatu, co się wydarzyło i takie, wiecie, owijanie w bawełnę, czy używanie na przykład też innego słownictwa niż ja znam, bo tak jak cały czas mówię, ja niektórych słów tam nie rozumiem po prostu, bo jest to inny język, ale może to być to, że po prostu coś dla mnie nie było na tyle oczywiste i jasne, że gdzieś to może przeoczyłam. I tak pisał na przykład Raymond. Czy faktycznie w tej książce nie ma takich jednoznacznych, wiecie, dowodów na to, że to, co ci ludzie wszyscy mówili, było prawdą? Natomiast druga rzecz. Wątek w ogóle Antka. Dla mnie Antek to jest w ogóle jakiś toksyczny mega facet i tak naprawdę jego zachowanie, powiem Wam, bardzo mi się nie podoba. I mam wrażenie, że to on tam bardzo miesza, że miesza tym kobietom w głowie, miesza tym ludziom, że jest też, powiem Wam, takim trudnym facetem. Może też dlatego, że nie miał zbyt łagodnego czy potulnego ojca, ale powiem Wam, że to, jaki jest butny, jaki jest zarozumiały, jak on właśnie traktuje te kobiety, jak on w ogóle ludzi traktuje, sprawia, że w ogóle z nim nie sympatyzuje. Tak jak, tak, w sensie w tej sytuacji raczej myślę, że pewne osoby po prostu są gdzieś bardzo pod jego wpływem. Ale to nie jest pozytywna postać dla mnie. Jakby dużo ma cech takich, które sprawiają, że raczej jest taką osobą odpychającą, myśli bardzo tylko o sobie. Natomiast to tu jest też bardzo ciekawe. No właśnie, to jest to całe podłoże życia na wsi, życia właśnie w takim społeczeństwie. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, to jest fascynujące. Tym bardziej jeszcze, że ja na przykład jak byłam mała, jeździłam na wieś. Ja wiem, jak to wyglądało. Ja miałam rodzinę na wsi, czy jakąś tam, nie wiem, dalszą rodzinę, do której też się gdzieś jeździło, odwiedzało się. I powiem Wam, że to życie tam,
te zależności właśnie, to jak ci ludzie rozmawiają, to jakie mają problemy, to co dla nich jest ważne, coś zupełnie innego niż teraz dla nas. Myślę, że to jest coś nie do oceniania, raczej do zaakceptowania, do zrozumienia. Dlatego, że ta książka bardzo fajnie pokazuje właśnie, jak, co było ważne, jak ważna była ziemia, jak ważne były wtedy, nie wiem, pieniądze, właśnie jakieś takie konwenanse, co się robiło w danej sytuacji, co wypada, co nie wypada. Więc patrząc też jakby na to, co było oczekiwane, tak? I w momencie, kiedy ktoś robi coś innego, wiadomo, że to będzie jakby oceniane przez tych ludzi, że oni będą na językach jakby, dlatego że to było coś wbrew temu, jakby co się powinno. To jak mówił ksiądz, jak mówił sołtys, jak należy robić na przykład. Ale wiecie, tam naprawdę ja jestem zachwycona, bo tam jest bardzo dużo takich postaci pobocznych, które również mają swoją historię i które bardzo dużo wnoszą też do tej historii i właśnie pokazują, jak na przestrzeni życia traktowani są ludzie, jakie są ich obowiązki w tej małej społeczności, właśnie jakie są oczekiwania, co było tak bardzo ważne właśnie w momencie, kiedy nie było wszystkiego na przykład, kiedy ważne było to, że kiedy mają kolejną osobę na przykład do wykarmienia, to właśnie staje się problemem dla tych osób. I powiem wam, że to jest właśnie niesamowite, jak dobra jest ta książka, jak dużo jest tam postaci, które właśnie są tak dobrze skonstruowane, które też przenoszą jakąś właśnie historię, jakiś wątek, który również jest ważny właśnie, żeby zrozumieć. Dlatego, że mamy tam, wiecie, przekrój też przez całe społeczeństwo, przez młodych, przez starszych, przez nastolatki, wiecie, osoby w średnim wieku. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo naprawdę to pokazuje, jak to działało w ogóle, tak? Jak przede wszystkim właśnie, co było ważne i jak ważna jest ta ziemia. Jak ludzie są przywiązani na przykład do pewnych rzeczy, co dla nich miało znaczenie, co jest dla nich na przykład wyrazem takiego braku szacunku na przykład. Jest bardzo smutna scena właśnie Agaty chyba, która wraca do miasta i ona miała odłożoną w skrzyni, wiecie, swoją pościel. I jaka to smutna scena, po prostu jak okazuje się, że pożyczyli ją komuś innemu. I powiem wam, że ta książka momentami jest bardzo smutna, bo tam jest po prostu bardzo dużo emocji, których, tak jak mówię, nam pewnie ciężko teraz zrozumieć, bo my podchodzimy do wielu rzeczy inaczej. Bardzo dużo rzeczy mamy, bardzo dużo rzeczy mamy od ręki i nie trzeba myśleć o tym, wiecie, że za pół roku, jak coś posiejemy, to dopiero będzie, a pewnych rzeczy w ogóle nie ma i trzeba sobie jakoś radzić, nie wiem, pożyczać. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podoba. Naprawdę, tylko robi się coraz smutniej. Naprawdę robi się smutniej, bo wchodzimy coraz głębiej w to społeczeństwo i widzimy, jacy ci ludzie są czasami właśnie zawistni, jacy potrafią być egoistyczni i no, potrafią robić też bardzo brzydkie i bardzo złe rzeczy drugiemu człowiekowi, jednak mając się za, wiecie, osobę nieskalaną. Także naprawdę, jak jeszcze nie czytaliście, to ja wam bardzo polecam. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podoba, tylko jest szalenie długa. Ja już jestem na trzeciej części, więc fajnie, ale mówię, bardzo jest fajnie też napisana właśnie, że wchodząc głębiej jakby właśnie w tę wieś, zaczynamy dostrzegać pewne właśnie takie niuanse, pewne zachowania. Jest tutaj bardzo wiele ciekawych postaci, naprawdę na analizy to pewnie na godziny po prostu, bo tutaj każdego można byłoby omówić jakoś. Ale mówię, bardzo ciekawe spojrzenie na wieś i bardzo zapomniane, myślę, też niektóre wartości. No bo też żyjemy po prostu w innym świecie. Także dobra, jak skończę, może to wam jeszcze podsumuję, ale jak na razie super, nic się nie zmieniło. Od samego początku, jak czytam tę książkę, jestem zachwycona, także polecam wam bardzo. Jak macie wolne 40 godzin słuchania, to polecam. Dobra, słuchajcie, to ja teraz siadam do obowiązków, widzimy się później i w międzyczasie będę wam może coś tam mówiła, co ja muszę, co ten zgodnie z listą, że ja muszę ochłonąć, sprawdzić listę, po kolei robić bez nerwów, bez chaotycznych ruchów, bo ja właśnie czuję, że zaczyna się u mnie chaos taki niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie, także
powoli, na spokojnie. To widzimy się później w takim razie i zobaczymy, na jakim będę etapie. Słuchajcie, tak mi się fajnie włosy ułożyły, mam wrażenie, chociaż ja ich w ogóle nie układałam, po prostu są, wiecie, wysuszone, ale wyglądają całkiem fajnie. Natomiast chciałam Wam pokazać ten kolor, troszkę nadal jest taki jakby różowawy, ale chyba dłużej je przytrzymałam. I zobaczcie. Fajny jest, nie? Mi się bardzo podoba. Ciemniejszy jest na pewno, to na pewno. I jak tak patrzę w lusterko, to faktycznie nie jest ciepły. Może, wiecie, w słońcu trochę będzie jednak, nie? No bo to taki brąz, ale... No, ciekawie wygląda. Ciekawie wygląda, ale podoba mi się, bo... Taki ciemniejszy jest, taki, wiecie, bardziej wyraźny. I mam wrażenie, że troszkę ten odcień też się zmienił. No, trochę teraz jest różowy, ale myślę, że umyję jeszcze raz i będzie ładniejszy. Ale fajny jest to efekt. Powiem Wam, że podoba mi się ten produkt z Sayosa. I wydaje mi się, że naprawdę... Daję radę. Jeszcze chyba na raz powinien mi wystarczyć. Nie wiem, czy na taki pełny, więc tak... Będę dosztukowywać gdzieś, ale... No, na takie, na moje włosy, na takie 3 razy może i wystarczy. Ale ogólnie... fajny, podoba mi się. Fajna taka odmiana. I mówię, w lusterku, jak teraz patrzę, tutaj obok wydaje się ten kolor naprawdę chłodny i ciemniejszy. W ogóle jakby nawet tego różu za bardzo nie widać. A tutaj... Tutaj w aparacie, jak się zbliżam, to trochę bardziej, także nie wiem, no to wiecie, też jest kwestia jakby światła, ale nie, no tutaj, no w lusterku to powiem Wam, że w ogóle chłodny brąz. Także, no mam nadzieję, że to dobrze widać. Także ja jestem zadowolona, fajnie to wygląda. Dobra, to teraz już naprawdę uciekam i widzimy się później. Mam teraz chwilę, więc pogadamy. Zaraz właśnie idę na spotkanie, ale liczę na to, że na tym spotkaniu nie będę musiała aż tak bardzo być zaangażowana, dlatego że mam inną rzecz do zrobienia i w sumie super, gdyby udało mi się to zrobić w trakcie, bo nie jest to coś takiego bardzo wymagającego, wiecie, coś takiego, co mogę robić w trakcie bez koniecznie tam zastanawiania się bardzo, więc akurat bardzo by mi to też ułatwiło, gdybym mogła sobie to zrobić właśnie w trakcie. Na pewno zaoszczędziłoby mi trochę tego czasu, więc potem mogłabym ten czas spożytkować na coś innego, bo bardzo nie chciałabym zostawać dzisiaj dłużej. Dlatego, że dzisiaj jest ostatni dzień mój przed urlopem. A zazwyczaj przed urlopem jest tak, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i wiecie, a to się przypomina, a to tamto jeszcze zrobić. No i zazwyczaj bywało tak, że zostawałam dłużej, chociaż powiem Wam, że przed ostatnim urlopem udało mi się właśnie wszystko ogarnąć i skończyłam o czasie. Więc to był chyba... Pierwszy raz, kiedy na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 6 lat udało mi się przed urlopem po prostu skończyć o czasie, a nie zostawać dłużej. I bardzo chciałabym właśnie dzisiaj również wszystko zrobić, dlatego tak sobie wszystko układam właśnie. Oprócz tego mam dużo innych zajęć, no i właśnie tak patrzę, szukam swojej listy, bo jakby co to muszę tutaj coś dopisać jeszcze. No tak, ponieważ jest to ostatni dzień przed wyjazdem, no to będę musiała też się i spakować, i poogarniać rzeczy. No więc ja tak trochę właśnie w takim chaosie, nie? Z jednej strony właśnie praca i wszystko, co tam muszę zrobić, dopiąć, wiecie, pamiętać. No tak, nie wiem, na zaś, co ewentualnie trzeba będzie na, wiecie, za kilka dni czy coś. Więc staram się o wszystkim pamiętać i zrobić to, żeby po prostu ktoś za mnie nie musiał. To jest jedna rzecz, no a druga to właśnie przygotować się. Więc mam tutaj na liście, że muszę dzisiaj właśnie iść zrobić zakupy spożywcze przede wszystkim. Zrobić sobie właśnie jakiś prowiant na drogę. Paczkę w ogóle mam do odebrania, także bardzo miło, bo tak nie wiedziałam, kiedy przyjdzie, a przyjdzie dzisiaj. Także jeszcze Wam pokażę, mam nadzieję, że to będzie to, co chciałam. Nie trzeba będzie oddawać. Właśnie przy okazji paczkę do spakowania, do odesłania z rzeczami. To filmy powiem Wam, że poobrabiałam i się wrzucają generalnie, więc to akurat super. Będę musiała jeszcze rachunki opłacić dzisiaj, paznokcie u stóp pomalować, wyprasować rzeczy, bo w ogóle wczoraj chyba z 4 prania zrobiłam i to się wszystko suszy, więc dzisiaj jeszcze będzie prasowanie. O, zrobić miejsce na telefonie. Świetnie. Zawsze robię to w drodze, jak już gdzieś jadę, wiecie, w samolocie, w autokarze czy coś, więc...
Aha, jeszcze miałam zadzwonić w jedno miejsce, właśnie zrobić, tak, rachunki jeszcze popłacić, żeby nie zapomnieć. I to wszystko z listy, tylko tak się właśnie obawiam, czego nie wpisałam na listę, a o czym myślałam rano. No więc tak, tak na razie, wiecie, spokojnie, no sporo rzeczy do zrobienia, tak jak mówię, po pracy na razie skupiam się na tym, co tutaj jest do zrobienia. No to jest zawsze taki czas bardzo intensywny właśnie, żeby wszystko ogarnąć, wszystko przygotować i w pracy, i poza pracą, wiecie, i na YouTubie, żeby to wszystko było przygotowane. No i trochę to mnie tak, wiecie, tak przerasta czasami, nie? Że tak, że tyle tego jest, że mimo tego, że mam listę, to po prostu gdzieś cały czas myślę, chciałabym zrobić, a wiem, że na przykład niektórych rzeczy nie mogę zrobić teraz, tak? Bo dopiero po południu idę na zakupy, dopiero po południu nie wiem, czy to odbiorę paczkę, czy odeślę, czy coś tam, więc no muszę poczekać, to nie jest tak, że ja wszystko mogę teraz na raz zrobić, nie, no na wszystko potrzeba czasu, także staram się uspokoić po prostu. Może kawę sobie zrobię jeszcze. Kawę z tonikiem bym przygotowała, to bym miała na spotkanie. Bo już powiem wam, już przyszedł dla mnie moment, że ja już normalna kawa to mi nie smakuje. Już nie, już tak czuję, że nie, czegoś mi brakuje. Już lubię zimną kawę właśnie z tonikiem, to ma inny smak, także kupiłam sobie też zapas toniku. I mam, więc chyba sobie jeszcze właśnie taką kawę zrobię. No i tak, i właśnie muszę jakby co dopisać coś do tej listy, bo wydaje mi się, że coś jeszcze wymyśliłam rano i teraz nie pamiętam, i właśnie, żeby nie zapomnieć. Także taki dzień się szykuje. Staram się właśnie tak na spokojnie wszystko, nie? Ale tak jak wam mówiłam rano, ja już tak rano czułam, że ostatni dzień. I noc jeszcze, jakby co, to jeszcze... Aha, właśnie, jeszcze muszę przygotować powerbanka, bo chciałam go naładować. On się bardzo długo ładuje, więc mogłabym już teraz zacząć. Kindla na pewno naładować. Przygotować wszystkie ładowarki też do wzięcia. Także tak, też to sobie zapiszę na listę w razie, żebym... Ale tego powerbanka to w sumie już mogę wyjąć, żebym miała. Bo tak jak mówię, on się długo ładuje, a mój telefon ostatnio bardzo krótko trzyma. O, jakieś perfumy przygotować. No, to pakowanie się to będzie później zajęcie, bo ja do końca nie wiem, co mam zabrać. Niestety, oczywiście pogoda psuje troszkę szyki, jak zwykle, no więc w związku z tym tak trochę nie wiem. A, wiecie co, nie wiem, czy wam już to mówiłam, czy nie, w każdym razie super mi się sprawdziła ostatnio ta kurtka właśnie, ta żółta, którą ja w ogóle kiedyś kupiłam na wyjazd w górach i ona jest chyba do minus 5 stopni i ona właśnie ogólnie jest z puchem czy pierzem w środku, chyba puchem. I w ogóle jest taka, że można ją bardzo fajnie zwinąć, ona się mieści w plecak, więc zajmuje bardzo mało miejsca, jest bardzo lekka, a jest fajna, cieplutka, ale też nie jakby, no nie wiem, fajnie oddycha, że nie zgrzejemy się w niej za bardzo. I powiem wam, że chciałabym taką kurtkę tylko w innym kolorze, więc no nie teraz oczywiście. W ogóle znalazłam jedną firmę, ale 300 euro to jednak też, to jednak nie, to ja poszukam taniej. Tę swoją żółtą kupiłam w Decathlonie, także jakbyście chcieli wiedzieć... To w Decathlonie znalazłam, tylko to było kilka lat temu. No, to było z dobrych 5 lat temu, myślę, także... Nie wiem, czy jeszcze są takie. Jak ostatnio chyba sprawdzałam, szukając innego koloru, to chyba nie było, ale to może trzeba, wiecie, dokładniej, bo ja mówię, konkretny kolor chciałam. Więc jakby mi się trafiło kiedyś, to bym sobie kupiła, bo zauważyłam, że wiecie, fajnie jest mieć ładne rzeczy. Ja lubię też ładnie wyglądać na zdjęciach, lubię sobie zabrać jakieś fajne rzeczy, tylko że czasami jest to bardzo niepraktyczne, bo o wiele lepiej sprawdzają się, wiecie co, sportowe rzeczy, takie basicowe, które założymy do wszystkiego, a czasem jest tak, że biorąc na przykład jedną, nie wiem, sukienkę, to okazuje się, że do niej na przykład najlepiej pasuje, nie wiem, jeansowa kurtka, a żadna inna. No i wtedy nam się robi trochę taki problem, że wiecie, zabierać jedną rzecz i ona potem wymusza zabieranie na przykład kolejnych, a nie da się tego potem ograć jakoś inaczej na przykład, no to jest takie niepraktyczne po prostu. Ja zauważyłam, że sportowe rzeczy super się sprawdzają, bo właśnie można nosić jedne na drugie, łączyć je, zazwyczaj zajmują mało miejsca, bo na przykład, wiecie, bluzki wełniane są bardzo cienkie, a są bardzo ciepłe, więc jest to takie bardzo praktyczne. No ale wiadomo, ja też staram się po prostu tak to łączyć, mam wrażenie, że niekoniecznie wszystko eleganckie, w ogóle, wiecie, gniecące się, że ja to będę prasować, czy nie, bo nie. Więc jest takie trochę pół na pół, że trochę się staram, ale trochę jednak też mega odczuwam komfort taki, wiecie, jak właśnie mam te rzeczy sportowe. Na tym wyjeździe właśnie na Majorce było super.
bo miałam okazję się przekonać. No to jest też, wiecie, to jest też kwestia tego, co robimy, jak chcemy wyglądać, bo myślę, że na każdy wyjazd można wziąć sportowe ciuchy i ja wzięłam tak trochę pół na pół, wiedząc, że właśnie będzie trochę zwiedzania, będziemy sobie coś tam, wiecie, trochę robić, chodzić po mieście i mówię, ja lubię takie ubrania akurat, ale bardzo dobrze się czułam właśnie w tych sportowych, które po pierwsze są wygodne, są fajne, ciepłe, właśnie można zakładać je też, wiecie, warstwowo, więc jest to bardzo fajne, wiecie, do ogrania, dużo wygodniejsze na przykład niż takie normalne rzeczy, także ja gdzieś tak jestem jeszcze pomiędzy, no bo jednak lubię to, że wyglądam tak jak ja chcę, a niekoniecznie, wiecie, ciągle na sportowo, ale ma to bardzo dużo plusów, muszę przyznać, no, także zobaczymy. Więc właśnie na przykład szykując się na taki wyjazd, powiem Wam, że jakbym nie wiem właśnie, czy brać tę kurtkę żółtą. Jeszcze się pomyślę, zastanowię się, bo mówię, ona jest fajna, bo jest lekka i zajmuje mało miejsca i to jest w ogóle super. A jeszcze ja nie wiem, którą walizkę wziąć. To jest w ogóle druga rzecz, bo mam dwie duże walizki ogólnie. Jedna wydaje mi się bardzo duża, ta, którą miałam w Meksyku i ona jest pojemnościowo też bardzo, bardzo duża. Natomiast wiedząc, co mogę przywieźć z tej wycieczki, bardzo się zastanawiam, czy nie brać tej dużej walizki, natomiast myślę, że pomyślę, że ja tam mam same ciuchy, buty i nie wiadomo co, biorąc taką walizkę wielką na taki wyjazd. Nie wiem, tutaj się jeszcze zastanawiam, ale mówię, wiedząc, co mogę przywieźć, mogę nie mieć miejsca w tej mojej, którą zawsze zabieram. Więc to jest jeszcze do przemyślenia, więc widzicie, sporo rzeczy jeszcze do przemyślenia. Ja idę na spotkanie w takim razie i widzimy się później, no. Uzupełnię swoją listę i widzimy się później, na spokojnie. W szoku jestem, jak ten czas leci, dlatego że ja już praktycznie skończyłam. I jest już popołudnie i powiem Wam, tak mi zleciało. Nie pamiętam dawno, kiedy tak szybko zleciało i wiecie, nagle patrzę i tak mówię, no tak z ciekawości, która to godzina, patrzę, już 15 i mówię, co? Także powinnam się zbierać i powoli właśnie załatwiać rzeczy, ale powiem Wam, że tak mnie strasznie rozbolała głowa, że jak siedzę w miejscu jest ok, ale jak zaczynam się ruszać, to czuję, jak mnie boli i muszę chyba chwilę poczekać. Tak bez powodu powiem Wam, nie wiem. Może za mało wody piłam, ale wypiłam kawę, wypiłam herbatę, więc nie to, że zupełnie nic. Ale czuję, że mnie tak pobolewa ta głowa, więc muszę chyba chwilę odczekać, zanim pojadę, pozałatwiam wszystko, co muszę. No, tylko że teraz myślę, że no okej, skończyłam, to teraz mam wolne popołudnie, żeby właśnie zająć się wszystkim tym, co mam na liście i to nie ma czasu, to się trzeba zabrać za robotę właśnie, spakować rzeczy, wybrać, wyprasować, przygotować po prostu wszystko, wiecie. Torbę taką, którą ze sobą osobno, w sensie plecak, tak, do którego tam mam takie rzeczy podręczne. No, więc ten czas leci i coraz mniej go zostaje właśnie na robienie takich właśnie przygotowań, także nie mogę tak aż do końca sobie siedzieć, tym bardziej, że jakieś bułki mi wykupiłam czy coś, a potrzebuję sobie zrobić właśnie jakieś kanapki, także powinnam się zbierać, ale jeszcze chwilę sobie daję, bo no właśnie to jest to, że czasami, wiecie, coś planujemy, chcemy, wszystko dobrze idzie, fajnie, ale takie rzeczy potrafią nas trochę wybić z tego rytmu, no i sprawiają, że no nie przeskoczy się, nie przeskoczy się, trzeba chwilę odpocząć, zwolnić, poczekać, także wziąłam tabletkę i mam nadzieję, że przestanie mnie boleć i zaraz będę gotowa i będę mogła się zbierać i pojadę załatwić, co trzeba. No, ale to oznacza naprawdę, że coraz bliżej wyjazd. A ja w ogóle nie gotowa. No. Dobra. No to nie, no nie wiem, no. Na razie się żegnam. Zobaczymy się, jak coś zrobię konstruktywnego. Teraz powiem Wam, że czuję, że zaczynam urlop, wszystko załatwione. Więc teraz już tylko domowe obowiązki, czyli zrobienie kanapek, wyprasowanie, w ogóle spakowanie rzeczy i takie, takie. Ale jestem, wszystko załatwiłam, także paczka wysłana w ogóle. Zrobiłam zwrot do Zary tak jak trzeba. Tutaj mam paczkę, zaraz odpakujemy, zobaczymy. A tu słuchajcie, mam zakupy trochę na drogę, trochę tak, nie wiem, do domu, jak wrócę, żeby było. Kupiłam to, Natto Chips.
Ja to kiedyś w ogóle jadłam i to jest bardzo smaczne, więc pomyślałam, a wezmę. No, to wzięłam. I w ogóle wzięłam też takie orzeszki z takim chrupiącym coś, bo bardzo to lubię i jadłam na Majorce i wezmę sobie. Wzięłam też taką polędwicę wędzoną, pomarańcze, ale to raczej do owsianki na powrót, jak wrócę już. Wzięłam też jogurt taki naturalny, właśnie też na drogę chleb. To jest chleb żytni z siemieniem. O, taki w ogóle, o, taki cały, taki malutki, ale pokrojony już. Almette, bo zrobię sobie właśnie z rukolą, z łososiem, który jeszcze mam. W lodówce wzięłam mleko też 2%, bo nie miałam, bo ostatnio wyszło. Wzięłam też jeden taki Miller Milch proteinowy, bez cukru. Chociaż powiem wam, że ja, w sensie to naprawdę zapycha. To naprawdę zapycha. Ja nie wiem, jak to działa, ale wystarczy trochę się napić, nie wiem, zjeść takich rzeczy, tak jak te batony i to wszystko takie proteinowe, to tak jakoś bardzo szybko zapycha po prostu. Wzięłam rzodkiewki, to może sobie jeszcze tam do kanapeczek dołożę czy coś, bo mówię, pomidor to się rozleci cały, wiecie, zrobi się takie miękkie, takie mokre, to mówię nie. I wzięłam w ogóle sok imbirowy, bo z cytryną, bo jest akurat dobry, wydaje mi się, że te, które znalazłam, one są i w Carrefourze i chyba w Auchan. Chyba tak. No i w ogóle w internecie też są. W każdym razie wzięłam, bo mówię, przyda się, wiecie, teraz choruję, to zawsze może warto mieć w zapasie. Więc jak akurat byłam, to wzięłam. I kupiłam, słuchajcie, ponownie ten krem rozświetlający pod oczy z Garniera. Był akurat w promocji. A ja stwierdziłam, że z dwóch, które używałam, przynajmniej ostatnio, mój ukochany Kiehl's z awokado, bardzo go lubię, natomiast no nie byłam ostatnio w Kiehl'sie, nie wiem, nie było tam żadnej promocji czy coś, żebym kupowała, w każdym razie też jest drogi i to jest drugi, który się u mnie naprawdę sprawdza, dlatego że ma fajną konsystencję, jest w miarę gęsty, nie tłuści tej okolicy pod oczami, wiecie, makijaż się fajnie trzyma i pomyślałam, kurde, wezmę sobie, on ma też fajne opakowanie, takie w miarę małe, naprawdę jest taki poręczny, więc kupiłam sobie właśnie jako krem pod oczy na dzień, który używam. Na razie mam jeszcze inny, ale stwierdziłam, że ponieważ ten był w promocji, ma też fajne, mówię, takie to opakowanie małe w miarę, nie zajmuje dużo miejsca, 15 ml, no to całkiem sporo. W każdym razie, wiecie, fajnie się sprawdza w podróży nawet, czy coś, no po prostu jest takie małe, wąskie to opakowanie, więc przyda się. No i kupiłam sobie tak na zapas, jak już zużyję ten, który mam, to nie będę szukać, będę używała tego, bo akurat z kremów pod oczy na dzień to nie mam nic, nie mam żadnych zapasów, tylko ten teraz jeden, którego używam, więc ten będzie czekał. Myślę, że tutaj data ważności to w ogóle, nie wiem, no za jakieś 2 lata bym tak podejrzewała jednak. No nic, nie mogę tutaj znaleźć. W każdym razie tak, to całe zakupy, więc ogólnie bardzo się cieszę, bo mówię, wszystko już załatwione, także teraz tylko robić kanapki, z tego pochować i się pakować. Jeszcze dwie rzeczy, zaraz odpakuję tę paczkę z butami, to zobaczymy, ale jeszcze przyszła do mnie książka, nowość taka, i jest to Robin Sharma. Kolejne podejście dla mnie do tego autora, ja nie wiem, jego książki są bardzo cenione. Autor światowego bestsellera Klub Piąta Rano. Może się przekonam, może ta będzie lepsza. No jestem bardzo ciekawa. Tego nie kupisz za pieniądze. 8 nawyków, które wzbogacą twoje życie. Myślę, że tytuł jest bardzo chwytliwy i bardzo ciekawy temat. Także ponieważ ja teraz jestem na etapie trochę czytania właśnie takich bardziej rozwojowych, trochę takich, nie wiem, duchowych bardziej książek, nie wiem jak to nazwać, to pomyślałam, że ta będzie naprawdę fajna, dostałam ją od wydawnictwa, także bardzo dziękuję, kompania mediowa, na pewno sprawdzę, no bo mówię, jestem ciekawa, wiele osób jest zachwyconych tymi książkami właśnie i tym autorem, może po prostu wcześniej źle trafiłam. Tu jest napisane, autorski model 8 postaci bogactwa opiera się na nawykach, które szczególnie warto pielęgnować w swojej codzienności, jeśli chce się osiągnąć spełnienie, radość i satysfakcję z życia. No wypisz, wymaluj wszystko to, czego szukam, także jestem naprawdę bardzo ciekawa i daję mu kolejną szansę, także super, dziękuję bardzo za książkę. I teraz chwila prawdy, bo jak to nie będzie to, to ja już nie wiem. Buty, wojas.
Takie opakowanie, powiem szczerze, sfatygowane, letko. Buciki to są właśnie takie klapeczki. Bardzo mi się one podobają, ale oprócz tego, że mi się podobają, to one są w ogóle też bardzo wygodne. Bo ja już je mierzyłam w sklepie, mogliście też je widzieć w ogóle wcześniej na filmach. Pięknie wyglądają. Są skórzane i powiem Wam, że nawet ta podeszwa... Ja kiedyś miałam w ogóle z Zary takie buty, nie? I one miały, tak jak całe były plastikowe, tak i podeszwę miały plastikową. I tam się stopa z tego wysuwała, w ogóle były no tak niewygodne, tak okropne te buty, że nie chciałam ich, natomiast te założyłam w sklepie jednym, drugim, bo mierzyłam i prawy był w każdym bardziej rozciągnięty niestety niż lewy, więc zaraz się przekonamy. I co? I te są bardzo wygodne. Jak ja je zakładałam, to w ogóle nie miałam takiego uczucia, że gdzieś mi stopa ucieka. Uważam, że jest fajnie właśnie, komfortowo się trzyma w ogóle w tych paskach, bo one, tak widzicie, one się już tu zaczynają, więc fajnie te paski tak naprawdę trzymają stopę w miejscu, więc no po prostu przekonam się, czy były mierzone, czy nie, czy będzie za duży, czy będą oba fajne, dobre i zostawię. Bardzo bym chciała, bo już nie chcę mi się szukać jeździć, bo nie wiem, co mam wtedy zrobić tak naprawdę. Także mierzymy. Ja nie wiem, co teraz zrobić, bo ogólnie wydaje mi się, że nie są mierzone i są super. Tylko ja nie wiem. Na obu jest napisane 40. Na pudełku napisane 40. Ja mam wrażenie, że one są jak 39. Bo ja mierzyłam też w sklepie 39 i było takie... No właśnie takie! Czy one nie są za krótkie? Bo ja mam wrażenie, że nie, no 40. Że bardziej mi wystawała troszkę... zapiętą, wiecie? Ogólnie nie czuję, jak stoi, że są za małe, ale zaraz Wam pokażę. Czuję, że mi stopa po prostu wychodzi poza but. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Napisane jest wszędzie 40, naprawdę. Czy to jest kwestia tego, że one są nierozchodzone i przez to, że tamte były trochę, to tak mi się wydawało, bo mi stopa szła do przodu? Może. Ale ja mam wrażenie, że one wyglądają jak 39, które przymierzyłam w sklepie. No zwariować można. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ogólnie powiem Wam, że są niemierzone, fajne, takie ciasne, więc one mi się do stopy fajnie na pewno, wiecie, dopasują i ogólnie wyglądają ładnie. Natomiast ja nie wiem, zobaczcie, ja mam wrażenie, pranie jest oczywiście wszędzie. Tak Wam muszę jakoś pokazać, mam nadzieję, że będzie to widać. Widzicie? Ja mam wrażenie, że moja stopa zakrywa ten but. Ale z drugiej strony jest ok, jakby, nie? Ok, w sensie, że... O! Nie jest taki za krótki. No ale mówię, może to kwestia tego, że tamte były rozciągnięte i tu mi stopa szła do przodu, bo tak na długość jest taki. No nie wiem, co mam myśleć, powiem Wam. Ten to spoko chyba, ten jest... Dobrze? Dobrze wygląda? Nie, no ten... Ten chyba dobrze, nie? Nie wiem. No powiem... Ogólnie nie czuję, żeby były za krótkie, wiecie. Nie czuję, żeby pod piętą na przykład kończył mi się but czy coś. Tylko po prostu... Jak mierzyłam w sklepie, to one mi wystawały po prostu. Wystawały mi trochę za piętę. I dlatego aż z ciekawości przymierzyłam 39, no a... Wiedziałam, żeby zamówić dwie pary. Dwie 40. Bo też mogą być różne. Ale co? No fajniutkie, wygodne. Pewnie nie mogą być też za duże, nie? One nie mogą być pewnie takie bardzo długie, no bo wtedy są za duże. A te są takie akurat, bym powiedziała. No mega dziwna sprawa, powiem Wam. No ale nic, chyba sobie już te zostawię, bo przynajmniej nie są porozciągane, więc dopasują się do moich stóp. No a na długość, jak siedzę, to patrzę, że no po prostu są takie akurat. Takie idealne. Więc większe byłyby za duże, ale bez kitu, no 40 jak... Jak nic napisane. Tu 40, tu 40. Ja nie mam pojęcia, żeby... Nie wiem, ale śliczne są. Śliczne są i podobają mi się w sumie. Tylko po prostu mówię, no tak dziwnie to wygląda czasem dla mnie. Nie chcę, żeby... Może ja mam spuchniętą stopę trochę. No
nic. I tak tych butów nie biorę teraz na wyjazd. Więc będę się zastanawiać, nie wiem, przymierzę sobie później jeszcze jak wrócę. Natomiast one są naprawdę bardzo fajne, wygodne, fajnie trzymają stopę te paseczki, super są. Więc mam nadzieję, że będą mi dobrze służyć. I właśnie chciałam takie brązowe buty, bo jak mi się tam te zniszczyły w zeszłym roku, to już nie miałam takich bardziej eleganckich, powiedzmy, klapek. No, nie wiem, będę myśleć. Ale już mi się nie chce szukać, szczerze powiem, więc pewnie je zostawię, ale bardzo dziwna sprawa, bardzo dziwna. Czas leci, a ja niewiele zrobiłam. Obrobiłam kolejny film, więc po prostu czekam i wrzucę sobie, znaczy niech on się sam wrzuca i ja w tym czasie będę mogła w końcu poprasować. Włosy chyba umyję jutro, bo dłużej będą wtedy świeże, bo tak pomyślałam, że z tym może być problem. Także chyba jutro rano po prostu czeka mnie pobudka i rano będę takie rzeczy robić, ale no wypadałoby zacząć się pakować, nie? No, także jeszcze w ogóle muszę sprawdzić dokładnie miejsca, słuchajcie, gdzie jadę i jaka tam jest pogoda. To zobaczę, co spakować. A na razie zabieram się za prasowanie, bo też tego nie zrobiłam, także już prasowanie. To już będę miała przynajmniej rzeczy, które może będę chciała wziąć, może nie, ale już przynajmniej będą wyprasowane. Także teraz się za to zabieram, coś sobie włączę może. Może do słuchania, może do oglądania w międzyczasie, no ale tak. Spać mi się w ogóle zachciało, a muszę się spakować, więc nie ma to tamto. No. Nie wiem, czy brać też słuchawki. Pierwszy raz się zastanawiam, bo wiem, że bardzo dużo osób w ogóle też podróżuje do samolotu, zabiera takie słuchawki, jak ja mam, te Sony, ale różne są. I takie, wiecie, do ucha, i takie duże, i iPhone'owe, i Apple'owe. Takie wyciszające dźwięki po prostu. I tak się zastanawiam, czy nie chcę sobie ich wziąć, ale one są duże i zajmują trochę miejsca, więc... Nie wiem, w ogóle nie wiem, czy brać jakąś nerkę, czy torebkę. W ogóle powiem wam, jestem totalnie nieprzygotowana, ale jakoś w ogóle mnie to nie martwi, bo tak dobra, wezmę co wezmę, więc będę się zastanawiała później. No ale tak, nie wiem, plecak wezmę, to na pewno, to wiem na pewno. Nad tą walizką się jeszcze zastanawiam, bo jest mi strasznie głupio brać tę dużą, którą miałam w Meksyku. Ale może być tak, że będę musiała do niej spakować coś dużego, więc tak nawet na logikę myślę sobie, kurde, do tej niebieskiej może mi się nie zmieścić, będę upychała na siłę i może nie, więc może lepiej tamtą. A do tamtej też nie wiem, czy to aż tak się zmieści, bo ona jest jakby na dwa podzielona. Ta niebieska jest jeszcze o tyle fajna, że można tam... otworzyć ją jakby i wtedy ona się robi trochę większa, że można jakby więcej do niej spakować, można ją zmniejszyć i zwiększyć, nie? Ma tam ekspres po prostu, gdzie tam można trochę rozsunąć. Nie wiem, nie wiem. Idę prasować na razie. Ja to tylko na chwilę, bo pora zakończyć tego vloga, chociaż trochę tak czuję się, że jestem w proszku i w ogóle nie czuję się najlepiej, bo czuję, jakbym miała katar. Więc nie wiem, czy to z tych zatok po prostu ciągle, czy na nowo się rozchorowałam. Nie wiem, w każdym razie tak średnio się czuję. Na razie wyjmuję rzeczy, ale muszę chyba wziąć jeszcze osobną, drugą torbę. Taką, żeby mieć do autokaru po prostu. I potem też. Więc żeby nie musieć walizki po prostu mieć, powinnam mieć taką mniejszą torbę jeszcze. No, jeszcze kanapki zrobić, więc ogólnie jest 23. I jeszcze chwilę pewnie mi się tutaj zejdzie, ale jakoś tak nie mogę się zebrać, powiem wam do końca. Niby te rzeczy wyjmuję, niby coś, ale... Także widzimy się jutro chyba. Jutro już będę wiedziała. Jutro już trzeba będzie. Także co spakowane, to będzie spakowane. I tyle. Także... Kończę, żeby to wszystko ogarnąć i jak najszybciej pójść spać. Także życzcie mi powodzenia, bo tak jak mówię, nie czuję się najlepiej. Ach, i dlatego mi się trochę nie chce. No ale... Przecież muszę, nie? Więc... Także widzimy się jutro. Ja wam życzę miłego dnia. A sobie życzę powodzenia, żeby jak najszybciej to tutaj ogarnąć. Także do zobaczenia.